Siema, siema, Waldek z tej strony. Doktorze, boli mnie lewe oko. Codziennie rano jak wstaję. Tak? Niech pan wyciągnie łyżeczkę z filiżanki i kawy. Niech się z tym, moi drodzy. Tam... Fajny taki filmik, będzie taki szybki, szybka riposta. Ja idę, bo jest po godzinie 5. Ciemno jak w dupie, światło muszę świecić. Kicia poszła do pracy. Takiego buziala mi sprzedaży, już nie wiem, nie umiem już dalej spać, ale... Ten śpi jak zabity, pokazałbym wam tylko, ale to na sam koniec filmu, bo musiałem znowu pół godziny ustawiać, żeby tak stał jak teraz stoi. Za każdym razem. W sensie kamerka miała rodzaj żeński. Moi drodzy, tak wcześnie dostałem tam zadanie małe, co tam mam zrobić, jakieś poduszki do automatu wsadzić, wyprać, na balkon wystawić, bo dzisiaj ma być ładna pogoda, ale rzuciłem wyzwanie, zaraz zobaczycie komu, ja zaraz ruszam w trasę. Lubię takie rzeczy, lubię tak ni stąd, ni zowąd przychodzi jakiś pomysł, jakiś tam delikatny sen był, coś tam mi tam do głowy wpadło. Taka myśl motywacyjna, się budzę rano, biorę kije, biorę gumę i walę gdzieś w plener, obojętnie gdzie. A typ mi pisze, stary, jestem po drugiej zmianie. Jak przyjdziesz po mnie, to możemy iść. Mam do niego parę kilometrów, przed trasą jeszcze. I taki podśmiechujek, ha, ha, ha. A wiecie, że do Waldasa nie ma, że boli. Zobaczymy zaraz jego minę, jak go zbiera wyciągnę. Jego pewnie będzie znowu zła, że ja tam przyszedłem. Tak wcześniej rano nie daję im spać, ale w dupie to mam. Chłop się ma ruszyć, młody jest. Także niech dobrze, wielkimi krokami w to życie wchodzi. Moi drodzy, taka ode mnie. Ktoś tam kiedyś powiedział, Waldas, co z tobą? Ty wiecznie zachrypnięty jesteś. Klepnij kiedyś propa, to zobaczysz, dlaczego facet jest zachrypnięty. No właśnie, ale to jest temat na inny odcinek. Pracujesz u Niemca i nie możesz czuć się Polakiem? Chłopie, chłopaczku, chłopaczyno. Tak jak tam napisałem pod filmem. Jak masz jaja, obojętnie jakie, takie, takie, takie. Nigdy jeszcze nie używane, bo tacy ludzie też są. Ale je masz. I masz charakter. To żaden Niemiec, żaden Bawarczyk, żaden Polaczek, żaden Anglik, żaden Chińczyk, Pekińczyk. Pominąłem jeszcze kogoś? No na pewno. Jeszcze tam są te wszystkie plemiona afrykańskie, nieafrykańskie. Moi drodzy, nie może powiedzieć ci, że nie jesteś Polakiem, czy tam kim jesteś, Niemcem, Holendrem, obojętnie kim, pewnie to źle wymówiłem, skoro ty masz charakter, skoro ty czujesz się Polakiem, pracując tak jak ja 12 lat, 20, 30, ja mojego języka nie zapomnę nigdy. Ja mojego patriotyzmu też nie zapomnę nigdy. Ale ja jestem tam, gdzie chciałem być. Ja. Nie to, że mama mi powiedziała. Jakbym chciał dla Niemca pracować, to bym pojechał do Berlina. A jestem na Bawarii, gdzie naprawdę dobrze się czuję i dobrze jest. I jak chcecie, ludzie, wyjeżdżać z tej całej szamotaniny tam. Zaraz wam powiem, o co chodzi. To jedźcie. Ale nie jedźcie w rejony tam gdzieś o Stuttgartu, czy tam Berlina, no tam syf jest, no. Dobra, zarobki też tam jakieś są, ale jak chcecie żyć normalnie jak ludzie i chcecie witać się na drogach w miarę normalnymi ludźmi i chcecie, żeby wasze dzieci w miarę miały tu też ten spokój, ten taki... No mogły tam jakoś się rozwijać, chcecie troszeczkę po plenerach, pobiegać, w plenerze pobiegać, po plenerach pobiegać. Chcecie tego?
Bawarię, polecam Bawarię. Byłem byle gdzie, powiem wam, ale Bawaria to jest taki. Kiedyś jeszcze na samej górze Niemiec, Worms dokładnie, Worms, Worms. Same plantacje winogron, tam dużo wina się robiło. Tam fajną pracę miałem. Kobitki woziłem do. Kobitki woziłem do pracy przy kosmetykach, tak to można nazwać. Różne trasy tam się czasami dziennie robiło po 600-700 km. Kurde, co to tak. No ale praca taka. Sam byłem na hotelu, było chyba z 40 kobiet. 36, coś takiego, 37. Różnie, różnie one się tam zmieniały. Zawsze tam ta kawa, coś do jedzenia, coś tam było zrobione. Także nie narzekam, ja tam zawsze w łazieneczce miałem hantlę, jakąś tam sztangę, jakąś tam gumę. Zawsze sobie poćwiczyłem, fajnie. Mniejsza z tym fajne czasy. Polecam wam Bawarię. Tam też było fajnie, też w miarę spokojnie, no ale zarobki tam cudownie, bo ja już tu wiadomo, już tu pracuję jakiś tam czas, 12 rok, po 8 latach bodajże jestem u nas na zakładzie na stałe, także nawet jak teraz jest postój, nawet jak stoimy, całe te 100% jest wypłacane, także mi się morda cieszy, bo ja cały czas w domu siedzę, no kicia bidulka o 5:30 już do pracy pojechała, no i tak jak ona wstała, tak ja też stałem, no i szkoda i spać, tak, to życie leci. Przespałem ponad 6 godzin, wystarczy. Masz 24 godziny, już wam to kiedyś powiedziałem. Śpisz 6 godzin. Tyle powinieneś minimalnie spać. Także masz jeszcze 18 godzin na to, żeby jakoś ten dzień dobrze spędzić. Przynajmniej na sportowo. Minimum te 10 tysięcy kroków. Minimum te 15, 20, 30 minut jakiegokolwiek ruchu, jakieś pompeczki, jakieś przysiady, jakieś obojętnie co, moi drodzy. Dbajmy o to ciało, one wiecznie fit nie będzie, no taka prawda. Napominając tam na tereny, z których pochodzę i nie tylko, ogólnie całą naszą piękną Polskę, moi drodzy. Powiedziałem ostatnio w jednym filmie, że jest moda na teorie spiskowe, jest moda ogólnie na przetwarzanie przez social media rzeczy wyssanych z palca, no bo to są rzeczy wyssane z palca. Powiedz mi teraz jeden, drugi z trzecim, wytłumaczcie mi jedną rzecz, a ja tylko wam podam tutaj jeden prosty przykład. Dlaczego? Wiadomo, że to też w nasze kraje tu inne też uderzy. Nasze, chodzi mi tutaj ogólnie o gatunek homo sapiens, takim jakim jestem, i mówię nasze, czuję się na tej kuli ziemskiej jako nasz, tak? Nasz. Mówię ogólnikowo, żeby zaraz ktoś nie powiedział, Walda już o Niemcach mówi, o Bawarii, nasze. Nie ogólnie, jako homo sapiens, gatunek, twierdzę, że to jest tu nasze, bo to nam, to życie nam zostało dane, żebyśmy to tu przeżyli jakoś. Zresztą jak dobrze pójdzie, to zobaczycie weekendowy mój wypad. Też będzie fajny. Ja ogólnie lubię zwiedzać, oglądać i cieszyć oczy. Taka prawda. A za tym idzie spokój. Spokój taki. Bo po to twierdzę, jesteśmy tu na tej ziemi, żeby jak najwięcej zobaczyć i przeżyć. Teoria spiskowa nie powiedziałbym, bo to już jest bardziej jako nakaz. Moi drodzy, wpaja się nam, że przyjmując lotkę, wiadomo o co chodzi, pierwsza, druga seria, czasami wystarcza niby ta jedna seria, wpaja się nam, społeczeństwu, że jesteśmy powiedzmy w 90% pewni, że nic nam się nie powinno stać. No dobra. Teorii spiskowych nie brakuje. Pani, która przyjęła lotkę, poroniła social media. Kij z tym, że wcale nie była w ciąży, ale ona poroniła. Bo takie przypadki też się zdarzały. Kraj Rosja, czy tam Ukraina, czy tam Budapeszt, Urugwaj. Pan, który się lotką niechcący lotką dostał.
No, od razu po nastąpił zgon. Nikt nie napisał już tam dalej, czy nikt nie powiedział tam dalej, że wychodząc z gabinetu, czy tam ośrodka, w którym się to wszystko działo, pierdykło go auto. No bo taka prawda, takie przypadki też były. Także, że to zabija, że jak to będziesz miał, to tamto cię nie zabije, to jest tylko i wyłącznie wymysł ludzki. Wiadomo, że są przypadki, które po prostu nie zdzierżą tego, co wchodzi, bo jest tam jakaś wada ukryta ciała, ale to nie jest po to, by siać ten cały ogólnikowy syf dalej. Nie macie pojęcia, ktoś tam jeden, jakiś dwa, czy tam parę przypadków było, gdzie po zażyciu tego wszystkiego doszło do, no skrzep tam się urwał, poszedł w płuca, no i tutaj to się nazywa tromboza. Nie chcielibyście wiedzieć, ile kobiet, stosując antykoncepcję, mam dobrego tu znajomego, gdzie jego żona pracuje przy czymś takim szpitalu, ile kobiet odchodzi z tego świata, stosując antykoncepcję. Skrzepy, żylaki, to co też mam zresztą, jest w stanie skrzep urwać się po danej substancji, która jest wprowadzana, pójść w płuca, no i tam już się później dzieje, co się dzieje, oczy się zamykają. Dziękuję, do widzenia. No taka prawda. Także zobaczcie, wystarczy to durne społeczeństwo, bo tego inaczej nie można nazwać, wystraszyć pierdołą. I tak jak to powiedziałem w filmie ostatnim, jak te takie durne stado baranów, bo tego inaczej nie można nazwać, leci za tą jedną zbłąkaną owcą. Moi drodzy, następna sprawa. Nie żebym bronił tam, że oni robią dobrze czy źle. Nie powinno być nic. Ja, skoro obywatel danego kraju, obojętnie jakiego, jestem w tak zwanej demokracji, państwie, którym obejmuje ta cała demokracja, wiadomo, że tam jeszcze gdzie niegdzie komuna rządzi, czy też będzie rządzić, jestem w stanie wyrazić zgodę na to, czy też sprzeciw, czy dla swoich dzieci, czy też dla swojego psa, być może one też za niedługo będą dane gatunki szczepione. Tylko zamknij teraz uszy, żebyś tego nie słyszał. Nie bój się, kurde, padło to słowo, a nie chciałem, żeby padło, bo te gnoje to blokują później. Nieważne, może go nie akurat, ja tak niewyraźnie mówię rano, może akurat nie usłyszą. Patrzcie, cały ten system obłudy, tego całego debilizmu, który nakręcili. Skoro dana osoba klepnęła lotkę, może poczuć się, wiadomo, że oni tam i o stówę zahaczają, ale w tych 90% poczuć się taka, no jak polityk, mając swój immunitet, nic jej się tam nie dzieje, a jest straszona, że osoba, która lotki nie przyjęła, może ją, no wiecie, o co chodzi. Ja się pytam, gdzie jest, kurwa, logika? Kogo wy, kurwa, chcecie zrobić w chuja? Będę musiał zaznaczyć, że nie dla dzieci ten odcinek. Znaczy Homo sapiens do 18 roku życia. Kogo wy chcecie zrobić w chuja? Bo tak się pytam. Wiem, że nakupiliście tego gówna tyle. Moi drodzy, tak. Tego gówna jest tyle kupione, że jeszcze tych całych serii lotek to będzie pod 15 czy tam 20 rozdział. Bo tego tyle będzie, zobaczycie. Ja tu byłem świadkiem, jechałem samochodem. Ponad 1500 osób miało się zgłosić dnia tego, tego i tego, które przyjęły darta z powrotem do miejsca, które udzieliło im tej jakże wspaniałej gry na ponowne badania, gdzie okazało się, że dany osobnik
nie miał nic w organizmie. Także co to było? Tam chodziło o za długie leżakowanie w jakichś tam pomieszczeniach. Pewnie coś już tam, data się gdzieś skończyła, no i tyle osób musiało się zgłosić. Tak, tu, tu na Bawarii, tu. Jakim prawem, przyjmując coś, ja jak se klepnę propa, to go w sobie mam. Ja jak zrobię badania, nie jakimś gównem, który jest na rynku, powiedzmy, rok czasu, czy tam 2 lata czasu, sprzęt, który leci, ogólnie sam nasz prohormon jest już znany od czasów, nie wiem, pierwszej nie może, ale drugiej wojny światowej na pewno. Znany już jest od dawna, ale tak dobrze zmajstrowany, jak to się stało, pewnie gdzieś tam te czasy zahacza. Chciałbym tam poczytać historię danego prohormonu. Straszy się ludzi, którzy zagrali już w to wszystko, że osoby, które nie zagrały, szkodzą im zdrowiu. Mogą ich do tej gry, czy z tej gry, muszę gadać takimi hieroglifami, no, żeby niestety, no, być może nie zablokowali, może i to zablokują, nie wiem. Moi drodzy, po co to wszystko? Skoro ja, żyjąc w państwie, gdzie mam słowo głosu, bo też muszę na tych debili całych zagłosować, czy tu tą partię, tamtą partię, czy w innym państwie, muszę i nie muszę, ale skoro muszę, skoro mam oddać ten głos na jakiś tam organ władzy, który i tak gówno robi, dlaczego jest mi coś narzucane, po czym robiąc to, ja jeszcze tego nie zrobiłem i na pewno długo nie zrobię, o ile w ogóle zrobię, po czym robiąc to, jestem dalej straszony osobami, które tego nie zrobiły. Gdzie jest logika cała? Skoro ja jestem minimum w 90% chroniony po tym całym syfie, który został mi wprowadzony. Moi drodzy, jakbyście nie popatrzyli, coś jest. Choróbsko jest. Jak to ktoś tam mówi na swoim też tym, zaraza, tak, jest. Jedne osoby przychodzą tak, drugie tak. Skoro w 90% jestem top fit, dlaczego muszę wprowadzać jakieś tygodniowe, dwutygodniowe siedzenie na chacie, wracając skądś tam? Skoro ja nie jestem nosicielem, bo przyjąłem, tak? Mam. Taka obramówka jak nad świętym świeci, tak nad całym ciałem. Z żadnej strony nic się nie dostanie do środka. Moi drodzy, skończcie nabijać kieszeń tym debilom i proszę was, to będzie trwało jeszcze krótki czas. Ja sam od siebie, jako obywatel tego, czy tam naszej, Polski, naszego, chcecie być patriotami, idźcie do sklepu i kupcie sobie, nie wiem, razem z kobietą, w weekend, sobotni wieczór, wino. O, weźcie białe i czerwone, jak chcecie być patriotami. Ale nie dajcie się wkręcić w tą grę, bo ta gra śmierdzi z kilometra. A mało tego, z tego co wiem, to, że to jest obowiązkowe już na czasie, bo tak będzie, o ile już nie jest, no ta, no gdzieś to trzeba zutylizować, sprzedać, nie? Teraz gwóźdź do tego całego programu. Kościół proszony jest o walkę z tymi, którzy nie chcą się w tą grę wkręcić. Moi drodzy, to by było tyle na temat. Ja się wcale nie dziwię, że dużo osób, głupich osób, bo tego inaczej nie można nazwać, odeszło od tej całej wspólnoty, jaka kiedyś była, ogólnie od Kościoła,
Bo to, co się tam wyprawia, mi się tego nie chce komentować. Ja do kościoła nie chodzę posłuchać jakiegoś obłudnika, który twierdzi, że został tu na ziemię zesłany, by czytać tą całą Ewangelię, czy tam cisnąć te całe przykazania, gdzie wychodząc, wiadomo, z miejsca, w którym jest świętego miejsca, idąc na plebanie, rozdaję chłopczykom stickersy, czy tam marcy, czy tam dziewczynkom. Kupuję jakieś tam lakiery do paznokci, buziaki w czoło, policzek. Nie chcę gadać, gdzie jeszcze? Nie chce mi się. Ja się za tyle nasłużyłem, ja za tyle widziałem dobrego. Ja tam o nic złego się nigdy nie otarłem, jeśli chodzi akurat o tą wspólnotę. Ja zawsze byłem na tak. I dalej jestem. To, co się dzieje, mnie to nie interesuje. Bo są tak samo jak ludzie dobrzy i źli, tak samo jest tam w środku. Są też ludzie z powołania i nie. No, także nic z tym nie zrobimy. Wszystkich wrzucać do jednego wora, no nie da się. Ale tych debili, którzy rządzą tym pięknym, biało-czerwonym krajem, tutaj zresztą tak samo, weźcie coś najpierw na logikę. Czy to w ogóle ma sens? A później puszczajcie to w obieg. Bo to jest, moi drodzy, zmierzyć tym ludziom IQ. Granicie z niemożliwym. Trzymajcie się, hejka, i pamiętajcie, wszystko z głową. A ja lecę w plener.